Dorota Łosiewicz, witam państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy popołudnie w studiu w Polsce.pl. Nadajemy na żywo. Teraz, proszę państwa, zostawiamy troszkę politykę, zostawiamy sprawy międzynarodowe. Zajmiemy się ucztą dla ducha trochę. A to dlatego, że moim gościem jest Joanna Bądkiewicz-Brożek, autorka fantastycznej książki Jezu, ty się tym zajmij. To jest książka o ojcu Dolindo Rutolo pod tytuł Życie i cuda. Dzień dobry. Witam serdecznie. Zacznijmy może od tego, że nie wiem, czy to jest dla naszych widzów fakt znany czy nieznany, ale kiedy do ojca Pio przychodzili ludzie, przychodziły tłumy, ojciec Pio mówił: idźcie do ojca Dolindo. Dlaczego ojciec Pio odsyłał ludzi właśnie do ojca Dolindo Rutolo? Stygmatyk San Giovanni Rotondo doskonale wiedział, że ksiądz Dolindo Rutolo z Neapolu jest nie tylko mistykiem, ale jest świętym człowiekiem. Zawsze mówił do wszystkich rzeczywiście, którzy przyjeżdżali z Neapolu i z całego w ogóle regionu Kampanii: w ogóle po co wy do mnie przyjeżdżacie? Jedźcie tam do niego. Kiedy pojechałam do Neapolu, spotkałam tam wielu ludzi, którzy, szczególnie tych, którzy mieszkali na ulicy, gdzie ostatnią część życia spędził ksiądz Dolindo, i pamiętali jeszcze, bo to ksiądz Dolindo zmarł w 1970 roku. Pamiętali jeszcze te sceny, kiedy faktycznie na Salvator Rosa, to jest taka dosyć kręta ulica w Neapolu, pod górkę, ustawiały się kolejki ludzi. I właściciel jednego z antykwariatów, który na tej ulicy jest, pytał się tych ludzi: ale po co wy tu jesteście? Skąd przyjechaliście? Mówi: no ojciec Pio kazał nam tu przyjechać, San Giovanni Rotondo. Faktycznie była niezwykła relacja, taka duchowa, między tymi dwoma mistykami. Chociaż ksiądz Dolindo nie nosił stygmatów, ale jednak miał wiele darów, takich jak ojciec Pio, dar bilokacji, widzenia, czytania w ludzkich duszach, przewidywania pewnych sytuacji, ale także niesamowitej relacji takiej zażyłej z Jezusem, oddania, i właściwie też ich misja była też bardzo podobna, to jakby ta misja, którą otrzymali z nieba. Bo i ojciec Pio w czasie stygmatyzacji, co ujawniły archiwa watykańskie za pontyfikatu Benedykta XVI, dostał taką misję bardziej skierowaną na kapłanów, tak? Pan Jezus tam bardzo dużo mówi ojcu Pio o kapłanach, natomiast ksiądz Dolindo to samo. W 1909 roku, kiedy zaczął go słyszeć, Pana Jezusa, w czasie tak zwanych lokucji wewnętrznych, to jest taki bardzo poważny termin, ale za sprawą światła, łaski Ducha Świętego, po prostu słyszał to, co Pan Jezus do niego mówi, i zapisywał tysiące stron notatek, przesłań, tak zwanych, do kapłanów. No właśnie, i Jezu, ty się tym zajmij. To tak. Poza tym, że jest to tytuł książki, to jest to przede wszystkim modlitwa. Modlitwa, tak. O której wiemy, że została ojcu Dolindo podyktowana przez Pana Jezusa. Przez Pana Jezusa, tak. No, brzmi dla osób niewierzących, może zabrzmieć dość dziwnie, ale my wiemy, jak jest. Ja może zacznę, ja przeczytam fragment, początek tej modlitwy. Z jakiego powodu wzburzony ulegasz zamętowi? Oddaj mi swoje sprawy, a wszystko się uspokoi. Zaprawdę, powiadam wam, każdy akt prawdziwego, ślepego, pełnego oddania się mi przyniesie owoc, jakiego pragniecie, i rozwiąże najbardziej napięte sytuacje. Ojciec Dolindo mówił: nie kombinujcie, módlcie się tak, jak chce Pan Jezus. Jaka jest historia tej modlitwy i właśnie tego spisania jej przez ojca Dolindo? Był 1940 rok, dokładnie 6 października. To o tyle ważne, że były to 58 urodziny księdza Dolindo. Siedział wtedy pochylony nad biurkiem w swoim mieszkaniu w Neapolu. Na Neapol spadały bomby, jakby ten kontekst powstawania tej modlitwy też jest jakiś taki uderzający. I pisał wtedy list do jednej ze swoich ukochanych córek duchowych, Eleny Montelli. To z pozoru nie ma znaczenia, a jednak była to dziewczyna, która pochodziła z bardzo takiej bogatej, zamożnej rodziny, i kiedy spotkała księdza Dolindo, rzuciła takie życie, powiedzmy sobie, takie dobre, pełne luksusów. Rodzice jakoś tam mieli dla niej przeznaczoną karierę adwokacką. Zrezygnowała z tego, chciała iść na ulicę za księdzem Dolindo ewangelizować ludzi. Zrezygnowała z biżuterii, z takich, jakby powiedzieć, dodatków kobiecych, i przeżywała
w związku z tym rozterki, dlatego że rodzina nie akceptowała jej decyzji, jej wyborów, uważała, że to są fanaberie. Ksiądz Dolindo doskonale wiedział, z czym się boryka Elena i pisał do niej list. Miał zwyczaju pisać w ogóle listy do swoich córek duchowych. I nagle, siedząc nad tym biurkiem 6 października, poczuł taki wewnętrzny przymus, światło, to, co przeżywał przez całe życie, lokucja wewnętrzna. Pan Jezus zaczyna mu dyktować słowa, które ksiądz Dolindo nie wie, że przez następne dekady i pokolenia będą czyniły właśnie cuda w ludzkich życiach, zmieniały je, bo ta modlitwa jest potężna. I faktycznie, sam akt zawierzenia, Jezu, ty się tym zajmij. Ja bardzo często porównuję do tego faustynowego Jezu, ufam tobie, chociaż wydaje mi się, że jest to krok troszeczkę głębiej, jest to bardziej odważna modlitwa. I później na 2,5 stronach właściwie Pan Jezus podaje tak zwaną instrukcję odmawiania tego aktu zawierzenia. Właśnie to, co przeczytałaś przed chwilą. Żeby się nie niepokoić, cokolwiek w naszym życiu się dzieje, wali się, z czymkolwiek się zderzamy. Zamknij oczy i daj się ponieść prądowi mojej łaski. No dokładnie. Pan Jezus nawet mówi, że to tak jak często to porównuje do tego, stoisz nad skałą i po prostu skocz. Skocz, a On cię poniesie. Ważne, żeby nie kombinować. To jest bardzo piękne tłumaczenie tej modlitwy. Pan Jezus doskonale zna naszą psychikę. To, z czym się ja sama w wielu sytuacjach w życiu kombinuję, myślę, układam, to tak zrobić, to tak, tak postąpić. A Pan Jezus mówi, nie, zamknij oczy, skacz. Ja się wszystkim zajmę. I co więcej? Tylko mi to oddaj. Tak? Tylko mi to oddaj. Nie kombinuj po swojemu. No, bo to strata czasu, mówi Pan Jezus. I co jest tam? Jest bardzo poruszająca obietnica Pana Jezusa. Obiecuję ci na moją miłość, że się tym zajmę, a jeżeli trzeba, uczynię cud. Ale uwaga, to nie jest tak, że zamkniemy oczy i teraz będzie super, hiper wszystko po naszej myśli. Będą momenty, kiedy dana sytuacja będzie się jakby bardziej utrudniać, skomplikować. Tak? Pan Jezus o tym także mówi księdzu Dolindo. I mówi, tym bardziej wtedy zamknij oczy i mów, Jezu, ty się tym zajmij. Tu jest jeszcze taki mój ulubiony fragment. Otrzymujesz niewiele łask, kiedy się zamartwiasz. Wiele zaś łask spada na ciebie, jeśli tylko twoja modlitwa jest pełnym zawierzeniem i oddaniem się mi. To też taki mój ulubiony fragment, że jak prosimy o coś, prosimy o te łaski, to one nie zawsze przychodzą, ale jak wreszcie postanowimy się tak po prostu całkowicie luzować, to wtedy może łaski się wylewa, prawda? Tak, zdecydowanie. Pan Jezus wie, że my bardzo się spinamy i tak bardzo prostym językiem mówi tutaj do księdza Dolindo. No to jest strata czasu, przestańcie, ja się zajmę. I rzeczywiście znam historię ludzi, których no w moim życiu też to działa. Jak się zamknie oczy i nawet w przypadku choroby kogoś bliskiego, nie, często chcemy prosić o uzdrowienie tej osoby, to jest naturalne, ale jak się zamknie oczy, to jest trudne też, nie, zamknąć oczy i powiedzieć wtedy, ty się tym zajmij, niech to będzie po twojemu. Ale trzeba zaufać, bo no Pan Bóg wie, jaki jest dla nas najlepszy scenariusz. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Mi tu aż łezka teraz napłynęła do oczu, bo rzeczywiście poznałam tę modlitwę w takich okolicznościach, że nie, poznałam ją w innych, poznałam ją pisząc książkę, ale sama z niej korzystałam w takich okolicznościach właśnie ciężkiej choroby dziecka. I rzeczywiście człowiek najpierw prosi, tak, o uzdrowienie, tak? Tak? A wcale nie jest łatwo powiedzieć, niech się dzieje wola twoja, prawda? Tak. To trzeba pójść krok dalej. Tak. I wtedy co się ciekawe dzieje. Pan Jezus też księdzu Dolindo mówi, żeby właściwie nie prosić go tak delikatnie, nabożnie. To nie jest tak, Jezu, ufam tobie, jest wspaniałe, ale Pan Jezus mówi tak, idź o krok więcej, ja potrzebuję twojej wyraźnej decyzji. Jezu, ty się tym zajmij. Jak ojciec Dolindo spisywał tę modlitwę, którą mu podyktował Pan Jezus, pewnie nie zdawał sobie sprawy, że wiele lat później, choć nie tak znowu wiele, parę lat później, dzięki internetowi, ta modlitwa rozleje się po całym świecie. Mamy miliony świadectw osób, które doświadczyły cudu właśnie dzięki tej modlitwie. Czy mogłabyś opowiedzieć takie najbardziej najbliższe ci może historie, o może tak.
No jest ich na pewno kilka. Pan Jezus w różny sposób ingeruje w moje życie w takich sytuacjach, w których mu rzeczywiście powiem: Jezu, ty się tym zajmij. Ale i rzeczywiście działo się to przed kilkoma miesiącami. Ciężko chorował brat mojej mamy, który był bardzo bliskim mi wujkiem. I to było rzeczywiście takie trudne, bo zawsze się modlę o uzdrowienie. Ale w tym razem zamknęłam oczy i modliłam się: Jezu, ty się tym zajmij. I dopóki wujek był przytomny, też powtarzał to ze mną. Nosił ze sobą tą opaskę taką: Jezu, ty się tym zajmij, jako taki przypominacz tej modlitwy. Ale był przez to gotowy na to, że może przyjść koniec, a niekoniecznie uzdrowienie. I faktycznie sam moment jego przejścia na drugą stronę życia był momentem pięknym, tak jak sobie wymarzył, bo chciał, żeby odbywało się to przy odmawianiu koronki do Miłosierdzia Bożego. I tak się stało przy ostatnim paciorku. Wujek przeszedł na drugą stronę życia. Prosta historia, ale niedawno dzwonił do mnie kapłan znajomy, właściwie już była prawie noc, i mówi sobie: muszę ci opowiedzieć, bo wydarzył się cud. Zatrzymał się na stacji benzynowej, zepsuł mu się samochód, stało dwóch panów obok i coś naprawiało przy swoim, więc poprosił ich o pomoc. Przy rozmowie okazało się, że jeden z nich to policjant, on się przedstawił: a jestem księdzem. I nagle otwarł ten policjant przed nim serce i mówi, że miał tyle problemów, tak bardzo potrzebował spotkać księdza, że jego małżeństwo się wali, żona nie chce nawet podjąć dialogu ani ratowania małżeństwa. I ksiądz mówi mu tak: słuchaj, zamknij oczy i powiedz: Jezu, ty się tym zajmij. Musiał to powiedzieć z naprawdę mocną siłą, bo następnego dnia odzwonił mu powiedzieć: proszę księdza, stał się cud, moja żona nie tylko chce ze mną rozmawiać, ale ratować małżeństwo, co dalej mamy robić? A ksiądz mówi: idziemy dalej w tym samym kluczu, Jezu, ty się tym zajmij. I takich historii jest naprawdę mnóstwo. Tak, jest też taki fanpage na Facebooku i tam ludzie opisują swoje historie, swoje doświadczenia. Rzeczywiście ta modlitwa działa cuda, niesamowite rzeczy. Ja zetknęłam się z tą modlitwą, pisząc książkę Cuda nasze powszednie. Jedna z moich bohaterek właśnie też zaczęła się modlić tą modlitwą i doszło dzięki temu do uzdrowienia jej syna. Ale ja mam teraz takie pytanie. Ojciec Dolindo miał bardzo bliską relację z Panem Jezusem. Tak. Rozmawiał z nim. Pan Jezus do niego przemawiał. A jednocześnie ojciec Dolindo bardzo cierpiał w życiu. Wydaje nam się, że jak ma się dobrą relację z Panem Jezusem, to właściwie życie powinno być lekkie, przyjemne i w ogóle bez cierpienia. Jak to zrozumieć, historię ojca Dolindo? To jest jedna z najbardziej przejmujących historii, z którą zetknęłam się ja, ale też wiele osób o tym mówi. Ksiądz Dolindo właściwie od samego początku, jego życie było naznaczone cierpieniem. Zresztą w dialekcie neapolitańskim imię Dolindo znaczy cierpienie. Był bity i maltretowany przez ojca do granic możliwości, zamykany przez niego w komórce ze szczurami, jak cokolwiek w domu źle zrobił. Dzieci, było ich 11, jej rodzeństwo były codzienne bite łodygami kopru. Dramatyczne przeżycie, ale on jako mały chłopczyk w tej komórce ciemnej klękał i modlił się za tatę. Nie? To już są pierwsze rysy jego świętości. Był głodny, chodził zziębnięty, tata nie pozwalał kupować nowych ubrań, mimo że był dobrze prosperującym profesorem matematyki i zarządcą kamienic. Ale jakby później całe losy życia księdza Dolindo to jest całe wielkie pasmo cierpień. Wstąpił do seminarium, jego wielkie marzenie się spełniło, żeby został kapłanem, od dziecka o tym marzył. No i tam w seminarium też był takim popychadłem. Wielu mu zazdrościło, bo w jego życiu nastąpiła też taka przemiana, cud za sprawą modlitwy do Matki Bożej, która uzdrowiła jego umysł, bo ksiądz Dolindo przez brutalność ojca nie był w stanie się długo niczego uczyć, a cud spowodował, że chłonął w sposób niesamowity teologię, filozofię, i biskupi Neapolu zamawiali u niego nawet kazania. No ale później toczył się bardzo długo proces przed świętym oficjum księdza Dolindo, proces, który był chyba jednym z najboleśniejszych w skutkach, ponieważ kapłan ten był zawieszony przez prawie 20 lat w czynnościach kapłańskich. I proszę sobie wyobrazić, że wytrzymał to, nie tylko nie odszedł z kościoła, ale kochał kościół do granic możliwości, mówił, że kościół równa się Jezus, nawet jeżeli jest, tworzą go ludzie, którzy są słabi, grzeszni i poranieni. Nigdy nie pozwolił powiedzieć złego słowa na kościół. Nawet jego córki duchowe, jak tam próbowały, właściwie do dzisiaj emocje w tych ludziach, którzy żyją jeszcze w Neapolu, są, i widziałam tam własnych oczy, i próbowali cokolwiek powiedzieć złego na kościół, on mówił: zaraz, chwileczkę, nie ważcie się, mówicie o świętym kościele.
To jest heroizm. Jego życie jest niewątpliwie takim pójściem za Chrystusem, jak ten Szymon Cyrenejczyk podtrzymuje razem z nim krzyż. Niedawno w Polsce miał rekolekcję ksiądz Piotr Glas, egzorcysta, który właśnie mówił o księdzu Dolindo. Mówił, co to jest za człowiek? Człowiek, który jest nam dany przez Kościół dzisiaj, w 2017 roku, bo toczy się proces beatyfikacyjny księdza Dolindo, jest już sługą Bożym. Mówi, co to jest za heros, który wytrzymał? Mówi, czy wy wiecie, co to znaczy być odsuniętym dla kapłana przez prawie 20 lat od ołtarza? Dla niego to był dramat, ale jednak, mimo że miał różne wątpliwości, też przechodził okres buntów w Rzymie, bo proces się toczył w 1020 roku. Różne uczucia nim targały, ale jedno, co robił, to ufał Bogu. Chodził przed Najświętszy Sakrament i nawet kiedy nie był w stanie się modlić, to po prostu tam siedział, nie? I tą walkę przekuwał na modlitwę i mówił, nie, Jezu, nie dam się, nie zbuntuję się, jestem jednak cały Twój. I to jest tajemnica tego, no rzeczywiście życie u boku Chrystusa i z Chrystusem nie jest kolorową bajką. Czy właśnie to jest też takie piękno naszej wiary, że tak. Wydaje nam się, że jak już, jak wierzymy, to już będzie super, to znaczy to już nie będzie cierpienia, a to... Będzie super, ale jeżeli idziemy pod rękę z Chrystusem, to wtedy naprawdę jest super. Wtedy nawet w najtrudniejszych, dramatycznych wydarzeniach widzimy sens. Tak, i Bóg jest obok, niesie nas. To nie jest tak, on też był człowiekiem, tajemnica wcielenia jest niesamowitą tajemnicą, więc przeżywał to wszystko. On był maltretowany przez ludzi, przeżywał odrzucenie, zdrady. Tak jak ksiądz Dolindo, on był zdradzony przez najbliższe córki duchowe, a potrafił do nich iść, nie czekać, aż one przyjdą go przeprosić, tylko on klękał przed nimi. A to już jest w ogóle heroizm, historia, jaki naprawdę nie znam w Kościele. Nie? Jak się w ogóle pracowało nad tą książką? Jak było w Neapolu? No, same podróże do Neapolu były fantastyczne, bo to jednak jest zderzenie z niesamowitą kulturą bardzo serdecznych, cudownych ludzi. Ale to była też taka, muszę powiedzieć, podróż na granicy dwóch światów, tego fizycznego i duchowego. Kiedy po raz pierwszy pojechałam do Neapolu, siostry franciszkanki niepokalanej, które opiekują się dzisiaj całą spuścizną po księdzu Dolindo, powiedziały mi, bądź gotowa na bardzo trudne momenty. I będą takie chwile, kiedy będziesz chciała tym wszystkim rzucić, kiedy będziesz płakać, i wtedy zamykaj oczy i mów, Jezu, ty się tym zajmij. Pomyślałam, tak? Tak, miały rację? Miały rację, chociaż nie wierzyłam sobie, a przesadzają. Mówi się w Neapolu, że kto dotyka księdza Dolindo, tego dotyka też cierpienie. Trudności, jakie towarzyszyły powstawaniu tej książki, były tak niezwykłe, że w pewnym momencie aż nie wierzyłam. Działy się tyle rzeczy, które przeszkadzały mi w pisaniu, uniemożliwiały, także w rodzinie, na tle zawodowym. Działy się naprawdę, na przykład kiedy zbierałam materiał w Neapolu, mój wydawca miał w Polsce 40 stopni gorączki przez cały okres mojego pobytu w Neapolu. Kiedy wróciłam, było wszystko dobrze. W Neapolu też różne przygody miałam. No, mówię, to jest taka przygoda duchowa, ale czułam też bardzo obecność księdza Dolindo. Jego bratanica, jedyna żyjąca krewna, pani Gracja, mówiła mi, nie martw się, on się tobą opiekuje, on stoi przy tobie. I faktycznie stał. Jaka to jest osoba? Pani Gracja, tak. Niezwykle ciepła, wspaniała kobieta, która żyje właśnie świętością swojego wuja. Ona jakby w ogóle nie patrzy na to, że sługa Boże, że toczy się proces. To jest święty człowiek dla niej. Ona mówi, to jest święty kapłan. Bardzo dużo swego czasu jeździła po Włoszech i opowiadała o swoim wuju. Niestety już w tej chwili jest dosyć starszą osobą, ale co miesiąc w kościele przy Via Santa Tomazji, taki jest specjalny kościół, w którym jest pochowany ksiądz Dolindo w Neapolu, spotyka się z dużą grupą ludzi, modlą się, tam też jakby nadzoruje stołówkę dla ubogich, którą założyła jakby w imieniu wuja. Bardzo dba o tą spuściznę, jest wielką apostołką księdza Dolindo w świecie i bardzo się ucieszyła, że ktoś przyjechał nagle z Polski i mówi, wyciągnijcie wy Polacy księdza Dolindo z Neapolu w świat. Tak, bo to jest kapłan ciągle jeszcze
dość nieznany i dość mało doceniany. Pamiętamy o ojcu Pio, a ojcu Dolindo jakoś tak mniej. On właściwie gdzieś... nie. Tak, tak, to prawda. Jest wciąż ukryty w Neapolu, a jest to gigant kościoła. Mówię, że mógłby być doktorem kościoła. Napisał tak gigantyczne dzieło, 33 tomy, komentarz do Pisma Świętego. Każdy ma 2000 do 3000 stron. No to jest już gigantyczne dzieło. Przepiękne książki o życiu Matki Bożej, o Duchu Świętym, przesłania do kapłanów. To są dziesiątki tysięcy stron, które powinny trafić, zresztą taka była jego wola, do ludzi. Jest to też no, piękny w ogóle apostolat, myślę sobie, taki pilny w dzisiejszych czasach dla Kościoła, kiedy coraz częściej słyszymy o różnych odejściach, o różnych załamaniach i ludzi świeckich, i kapłanów. On pokazuje swoją postawą, patrzcie, wytrwajcie w pokorze, pokora was uratuje. Wierni bądźcie Kościołowi i kochajcie go tak jak Jezusa i wtedy naprawdę będzie dobrze. Powiem jeszcze tylko tak, że wielu kapłanów reaguje na tą książkę w sposób nieoczekiwany. Dostaje wiele wiadomości od kapłanów, którzy mówią tak, ksiądz Dolindo trafił do mojego życia w trudnej chwili kapłaństwa i mnie podniósł. Więc to jest niesamowity jego apostolat. Myślę, że jak będzie ogłoszony błogosławionym, chciałabym, żeby to było za mojego życia jeszcze, to będzie patronem kapłanów. A powiedz jeszcze, bo mówiłaś o tych trudnościach przy pisaniu tej książki. No, oczywiście wiemy, że to ogoniasty tak działa i utrudnia po prostu. Niewątpliwie, niewątpliwie. Maksymalnie. A czego się dowiedziałaś o sobie, pisząc tę książkę? Trudne pytanie. Ale dowiedziałaś się. Dużo się dowiedziałam o sobie. Ksiądz Dolindo, muszę powiedzieć, że w pewien sposób tak komunikuje się ze mną w niezwykły sposób. Często otwieram jego jakąś książkę czy list z jakimś pytaniem do niego i znajduję w tym odpowiedź. Bardzo często mi mówi, że cały czas jestem jeszcze pełna siebie, że jeszcze wciąż nie pozbyłam się siebie w takim znaczeniu, że muszę więcej miejsca robić dla Boga. Nauczyłam się przy nim, zaglądając w jego kapłańskie serce, kochać Kościół bezgranicznie, bo Kościół naprawdę kocham od zawsze, ale wiadomo, że człowiek takie ma skłonności, a to do krytykowania, to do wytykania palcami, albo ksiądz to tamto. Przy nim nauczyłam się nie mówię już nic złego na Kościół, dla mnie to jest rzecz święta. Nauczyłam się, uczę się przy nim wybaczać natychmiast, od razu, nie pielęgnować różnych rzeczy. Tak jak on szedł do swoich prześladowców i on im wybaczał od razu. No jest to kapłan, który jest wymagający bardzo, ale jednocześnie bardzo dobry i pokorny. I takie czuję jego prowadzenie w trudnych sytuacjach, natychmiast Padre Dolindo, pomóż. Więc jest i stoi i czuję to. Dziękuję serdecznie. Moim gościem była Joanna Bączkiewicz-Brożek, autorka książki Ojcu Dolindo Rutolo. Ja zdaje się źle to Ruotolo. Tak jest. Jezu, ty się tym zajmij. Państwu życzymy zapoznania się z tą modlitwą i żeby ona też działała cuda w państwa życiu. A już za chwilkę zapraszam państwa na rozmowę z ojcem Ryszardem Koczwarą. Porozmawiamy o filmie Dwie Korony i o innym ojcu, ojcu Kolbe, więc też będzie mocno duchowo. Dziękuję serdecznie i zapraszam. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję.